Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Demonidias. Trochę nie graliśmy w Dark Souls 2, ale dzisiaj siadam tutaj do tej rozgrywki z naprawdę wielką ekscytacją, dlatego że będzie ogromna zmiana, jeżeli chodzi o jakość gry. Ponieważ, jak widzicie, mam tutaj przed sobą pada od PlayStation 4, który, uwaga, działa na PS3. I jak widzicie, to nie jest żaden montaż, to serio działa, może być lekkie opóźnienie na kamerce, ale to śmiga i to naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście gramy po kablu, to jest generalnie rozwiązanie, które polecało mi wielu z was, bo jest to naprawdę proste, przyjemne i kurczę, działa naprawdę nieźle. Więc teraz ta gra będzie troszeczkę przyjemniejsza dla mnie, będzie bardziej precyzyjna i powiem jeszcze, słuchajcie, więcej. Mianowicie możemy sięgnąć również po pada od PS5 i możemy nie tylko grać po kablu. To jest ciekawe, pad od PS5 podobno nie działa na konsoli PS4, ale działa na PS3, bo PS3 to kurde było jak PC, nie? Było w lata przed swoimi czasami, jak widać. Nawet przez pierwsze PS3 obsługiwały gry z PS2, ale to tak na marginesie. I chyba z PS1 jeszcze, te faty pierwsze. Ale, dlaczego o tym mówię? Bo padam na PS5 i PS4 chyba też. Możecie posługiwać się na PS3 nawet bezprzewodowo. Jako Bluetooth możecie sobie ustawić urządzenie i tak grać. Ja tego jeszcze nie testowałem, bo powiem szczerze, że już sama rozgrywka po kablu jest dla mnie, no, gigantyczną różnicą, bo ja na tym padzie od PS4 gram sobie na PC-cie normalnie. Jest to pad, do którego jestem już mega przyzwyczajony. I jest to okej opcja. No pomyślę, czy na tym od PS5 sobie nie popykać. Ale myślę, że na razie jak najbardziej pad od PS4 to już jest ogromna różnica. Chyba pada od PS3 i tak potrzebujecie, żeby móc w ogóle sobie to skonfigurować, żeby wam się, wiecie, no, konsola podłączyła. Natomiast mam jeden problem i może ktoś z was będzie wiedział. Natomiast tutaj, nie? Na tym wszystko działa, jest super, ale ten przycisk, który służy za przechodzenie na padzie od PS3 tutaj na dole do systemu, żeby móc przed grę wyłączyć czy coś, czy sprawdzić poziom naładowania kontrolera, nie działa na padzie od PS4, kiedy gramy na PS3, no bo tak normalnie to on śmiga, więc pytanie, czy ktoś z was wie, jak takie coś można obejść, czy nie da się, być może ten przycisk nie działa, bo touchpad nie działa, options działa, przycisk share to są gesty, ale no nie, czy to jest ten select na PS3, ale niestety przycisk odpowiedzialny za system nie działa. Totalnie, nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy, nie przeciągam tutaj, tak chciałem wam się po prostu podzielić tą informacją, bo sam o tym nie wiedziałem, a naprawdę mega doceniam waszą wskazówkę. Bo mimo, że gramy tutaj na starej konsoli, to możemy na tych względnie nowszych padach popykać, co jest mega przyjemne, no bo wiecie, no, jeżeli mamy sterowanie bardziej precyzyjne, no to jest to naturalnie od razu lepsza frajda z gry. Kiedy wiemy, że nie ginę przez jakieś tam niedoskonałości, przez jakieś gałki, które już są zryte, tylko no przez własne błędy na przykład będę umierał. A przy okazji, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale kupiłem grę Dante's Inferno za waszą namową. No i tam akurat będzie sporo walki, sporo naprawdę dynamicznej naparzanki. Więc jak już sobie ukończymy którąś z tych obecnych serii i zaczniemy Dante's Inferno grywać na PS3, no to będzie na pewno mega przyjemnie grać na tym nowym padzie. Może nawet na padzie od PS5 już się uda, zobaczymy. Ale kończmy ten temat. Słuchajcie, jesteśmy w zagajniku myśliwych, w którym to mamy do pokonania dwóch bossów, czyli oczywiście Rydwan Kata, ale i Lordowie Szkieletów na mnie czekają. I ja tak zazwyczaj sobie lubię pójść taką ścieżką, że najpierw lecę na Rydwan Kata. Tutaj ci Lordowie Szkieletów to akurat ja ich traktuję jako takie wyjście już tak naprawdę z całego zagajnika myśliwych, więc myślę, że i tym razem przejdę sobie ten etap w podobny sposób po prostu. Co ciekawe, też droga do Rydwanu Kata wcale nie będzie taka prosta i przyjemna, jak mogłoby się wydawać, no bo jednak trzeba tam kilku mocnych przeciwników po drodze ubić. Akurat jeżeli chodzi o w ogóle naszą rozgrywkę, no to oczywiście przypominam, że walczymy tutaj ze wszystkim na wersji 1.0 Dark Souls 2 na Playu Trójce, co oznacza, że no jestem w trybie offline, no bo nie da się być online na nieaktualnej już bardzo wersji gry. No ale w Dark Souls 2 już od jakiegoś czasu niestety, no bo od końca marca w ogóle nie można być online, no bo funkcje sieciowe zostały wyłączone 31 marca. To jest smutne, jest to gra, mimo że no nie najlepsza, nie? Nie oszukujmy się. No to nadal uważam, że jest dobra.
jako gra po prostu, tak? Uważam, że to jest najmniej udany Dark Souls, ale uważam, że to jest naprawdę i tak dobra gra. To, że mam w niej spędzone najwięcej godzin, świadczy o tym, że no jednak jestem za tym. Natomiast co no warto powiedzieć, no to mimo wszystko nie jest to ten tytuł, który moim zdaniem trzyma ten poziom jedynki czy trójki, no to już w ogóle, nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o starcie z bossami czy design lokacji. Natomiast Dark Souls 2 ma wiele ciekawych, naprawdę interesujących rozwiązań, które no nie pojawiły się nawet już w wielu kolejnych grach, co jest naprawdę zaskakujące, bo niektóre z tych rozwiązań były dobre, jak chociażby Power Stance. To już wiele razy mówiłem w tych odcinkach, ale nie bez przyczyny o tym, słuchajcie, wspominam, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to w poniedziałek będziemy mieli podcast na kanale Bez Schematu i właśnie będziemy gadać o Dark Souls 2, także serdecznie zapraszam do sprawdzenia. To będzie na żywo prowadzone. Dobra, czy my tutaj coś jeszcze mamy? Mamy. Cyk. Będziemy mieli tego przyspieszonego przeciwnika, nie? Chociaż nie wiem, czy on na skolarze nie był dodany w sumie. Bo on był tak absurdalny, że nie pamiętam go z tej PS3 w sumie. Takiego, wiecie, przyspieszonego, nieumarłego, nie? Mega przyspieszonego, nieumarłego. Co oni odwalili tutaj? A może on tam będzie, ale wydaje mi się, że on był... No właśnie, trochę... Że trochę inaczej to wyglądało tutaj. Chyba najłatwiejszy przeciwnik z tych takich większych, gabarytowo, jakich możecie spotkać. Nie mogę tego motylka namierzyć? Kurde, za nisko. O, mogę. Już myślałem, że przez te gałęzie nie dam rady tego ogarnąć. Dość rzadki przeciwnik, nie? Trzeba przyznać, jeżeli chodzi o DSA 2. Dziękuję. No ci... akurat z sierpami, no to będą się pojawiali również w kolejnej lokacji, także to nie jest jakiś tam super unikalny przeciwnik w żadnym wypadku. Zresztą, no to są tak naprawdę te żółwie, nie? Tylko, że z... Mam wrażenie, no po prostu trochę innym skinem i trochę tam zmodyfikowanym movesetem, ale to na pewno jest ten sam przeciwnik, tylko że po prostu zmodowany, no. Nie wierzę, żeby oni go od zera robili w jakikolwiek sposób. Wiecie, że ci rycerze żółwie, nie? O Jezu. Totalnie popełniam błędy, bo nie pamiętam tej lokacji, a próbuję grać na pamięć, co mi kurde nie wychodzi. Znaczy nie pamiętam lokacji. Doskonale pamiętam lokację, myślę, że każdy za kamerek nawet, ale nie pamiętam rozstawienia wrogów tutaj. Ono akurat tutaj chyba nie jest inne w tej wersji, jakby tak porównując do Skolara na przykład, nie? O, ciebie mamy. Tylko, że ciebie chyba tutaj nawet nie zaznaczę stąd, a no zaznaczę, dobra. Żebym nie spadł. Wiedziałem, że tak będzie. No już zeskoczy, no bo kurde, no. Jak to inaczej miałbym ogarnąć, nie? Nie no, że tutaj nie można wskoczyć, to jest... to tak śmiesznie wygląda, z perspektywy czasu już zwłaszcza. Ej, nie macie tak, że oglądacie te materiały, to wam się trochę, nie wiem, niedobrze robi, w głowie wam się kręci? Nie mówię o patrzeniu na mnie, nie? Czy coś, tylko bardziej pod kątem samej gierki. Bo wiem, że... niektórzy tak mają, jeżeli chodzi o wahania FPS-owe. Nie no, tu nie macie takiego, słuchajcie, przyspieszonego typa. To było normalnie jeszcze zrobione. Ten absurd dopiero na skolarze się pojawił. Z tym przyspieszonym nieumarłym, który uciekał przed całą lokację przed wami. Co wyglądało, jakby ktoś mu, wiecie, sztucznie tego speeda po prostu podkręcił w jakimś cheat engine'ie czy coś takiego. No bo przecież to tak zasuwał. Wiecie, jakby ktoś to zmodował bardziej, nie? Ja chyba jak go pierwszy raz widziałem, to myślałem, że to jest jakiś błąd po prostu w grze. Dobra,
tam skakać nie będziemy na razie. To znaczy za chwilę będziemy, ale musimy się do tego mostu jeszcze dostać. A tu wypadałoby zająć się nimi pojedynczo, no bo hej, czemu miałbym walczyć nagle ze wszystkimi naraz, nie? Kurde, ale wy mocni jesteście. Znaczy... Na trzy ataki są, ale ja również jestem na trzy ataki, powiedzmy. Co gorsza, to zobaczcie, jak wygląda wytrzymałość mojej broni. No to jest jakaś okrutna tragedia. To jest żywica, a nie proszek naprawczy. Może znajdę sobie jakiś jeszcze w ekwipunku? Chyba mam. Tak. Dwie... sztuki. W sensie gorsze to nad mi 100% nie naprawi. No, trochę tam brakuje jeszcze do pełni szczęścia. Tam do pełni wytrzymałości. Ja pierdzielę! To było tak głupie! Mówię, ale wiecie czemu to zrobiłem? Bo pomyślałem sobie po pierwsze, jak zroluję, to adaptacje, hitboxy w tej grze mogą spowodować, że i tak zginę. A po drugie, myślałem, że jednym atakiem, tak jak do tej pory, wytrącę go z równowagi i przerwę mu atak. No ale okazuje się, że w czasie ataku, no nie możemy go tak łatwo wytrącić z równowagi. No i tak się to kończy. Widzimy się, słuchajcie, w pobliżu już tego miejsca, żeby nie przeciągać niepotrzebnie, myślę. No tutaj nie będzie wielkich zaskoczeń, co będzie po drodze na was czekało. Co akurat jest bardzo fajne, to przeciwnik, który niesie pochodnie. Jeżeli go zabijecie, to zawsze, czy prawie zawsze, tak dla ostrożności powiem, dropi pochodnie. I to jest super logiczne i przyjemne, że możecie sobie pochodnie, która jest jednak przedmiotem, który się pali przez określony czas, po prostu w bardzo prosty sposób tutaj pozyskiwać, no bo obok macie ognicho też. Tutaj chyba w ogóle jak się wrzuci żarastyzy, to też będziecie mieli te inne fantomy, nie? Tych przeciwników. W ogóle, a propos wrogów, to ja tutaj nie wbiłem jeszcze z jakiegoś powodu. Proszę bardzo, Morgenstern i duża dusza. Nice. Także coś tam bym przeoczył. Cyk. Cyk. Dobra, no most. O Jezu, to... To targetowanie. Most sobie już opuścimy. Oczywiście on nie będzie jakoś szalenie istotny w tym momencie, no bo jednak obieram inną ścieżkę. To jest droga do lordów szkieletów. Natomiast jak najbardziej niech to już będzie po prostu otwarte. I możemy się wyleczyć na spokojnie jeszcze cudem. Na skarb, który tam w tle widzimy, jak najbardziej będzie za chwilkę do zdobycia. Jeśli ktoś nie zna gry, to spokojnie. To jest dopiero przed nami. Wspaniały skok. Nie wiem tylko, czy nie robić tego po bossie, bo jeżeli zginąłbym teraz, to będzie trochę problem, żeby tam do tego bossa się luźno dostawać. Jezus Maria, co to było za combo? Ej, strasznie przerąbane to było. No bo on ma klątwę, nie? Na tej broni. I to jest ciekawe, że on w żaden sposób jakiegoś tam stanu na mnie nabija, ani nic takiego. A ma zaklętą broń. To jest... Czasami tak bywało w Soulsach, pewnie, że tak, nie? Ale bywało też i inaczej. Akurat po tej grze bym się spodziewał wszystkiego, co najbardziej utrudniające życie. Dobra, zapraszamy. No i na bossa w najlepszym wypadku do dziś jest wytrzymałością broni na poziomie 1/3, jeżeli walczycie z przeciwnikami. O kurde, a teraz mi z jakiegoś powodu... Ej, wszyscy zeskoczyli, a ja przecież daleko wcale nie polazłem. O co tu chodzi? Nie powinno być konsekwentnie jakoś? Wydaje mi się, że to nie jest normalne. Dobra, wleczmy się. Kurde. No nie zresetuję jego stanu, nie przerwę mu ataków. Nawet mocnym uderzeniem, jak widać. Więc nawet nie ma co próbować serio tego. A może klejnocik jeden?
No dobra, ale chyba mamy w takim razie spokój, tak jest. Jeśli dobrze widzę oczywiście. Ale chyba dobrze widzę, super. Czy od razu wszyscy się rzucili i od razu jest spokój. Kurde. A może zejdziemy sobie? I to jest najgorsza rzecz. W Dark Souls 2, jak skoczycie, to wasza postać zrobi cholera rola. No ale można z atakiem to zrobić. Z drugiej strony zeskoczę. Definitywnie. Tylko tym razem już mogę to przebiec na spokojnie, więc totalnie nie będę się żadnymi przeciwnikami teraz przejmował. Szkoda czasu. Bo na przykład w Dark Souls 3 jest tak, że jak podskoczycie sobie po sprincie, to jak puścicie lewy drążek, że nie będziecie nim go wychylać do przodu, po prostu go nim pchać, no to okaże się, że wasza postać wtedy się zatrzyma. Ale jeżeli trzymacie prawy drążek do przodu, czyli tak jakbyście chcieli iść do przodu, to wasza postać przeroluje. W Dark Souls 2 zawsze przeroluje po skoku. Chyba że zrobicie atak. A w tej grze jest naprawdę sporo etapów zręcznościowych, wręcz takich, no, platformówkowych. Tak sporo mówię oczywiście w porównaniu do innych Soulsów, nie? W których, no, to też się zdarzało, ale znacznie mniej niż tutaj. Ale niestety nawet w Elden Ringu przecież to się znajdowało przed, wiecie, płomieniem, tym oszalałym. Więc tam też były takie chore zeskoki. Niestety to też się zdarza. Pytanie, czy miałem za mało HP, czy z tego zawsze się ginie, tego upadku? Nie no, wydaje mi się, że tu można było bezpośrednio zeskoczyć. No to byłoby totalnie absurdalne, gdyby trzeba było zeskakiwać na tamte, a potem na to niższe, kolejne. Zobaczymy. Ale może najpierw, będąc przy ognisku, zeskoczymy sobie tutaj jeszcze. Chociaż to jest w zasadzie droga powrotna stamtąd, tam z góry, no ale... Zawsze będzie można sobie wrócić kością wiodącą do domu, no nie? A tymczasem, skoro tutaj jesteśmy... To możemy rozejrzeć się właśnie za tymi motylkami. A i on jakimś cudem to tutaj przeżyje. Gdzie wcześniej był na hita i tego... Jezu, patrzcie. Patrzę na tamtego. O, i teraz go namierzę. A dwa razy mnie obróciło, nie? I zaznaczało zupełnie innego. Aha, czyli ten pierwszy przeżył, bo bardziej w ziemię to trafiło, aniżeli w niego. No niech im będzie. Trafi? Trafiło, okej. Nie ma dramatu, naprawdę nie ma dramatu. Trujący mech. No tu woda jeszcze spotęguje obrażenia od błyskawic, więc fantastycznie się to naprawdę połączyło. Cyk. I w środku mamy pułapkę. Nie no, rapier Ricarda. Okej. Na mimika to jeszcze za wcześnie. No. I mamy wyjście. Duża dusza nieznanego żołnierza. Tak jak mówiłem, ja tutaj na 100% nie lecę ze zbieractwem wszystkiego w tej serii. Bardziej mi tutaj zależy na tym, żeby wam po prostu pokazać, jak ta gra wyglądała i normalnie ją po prostu sobie przejść. Już mieliśmy wiele serii, gdzie przechodziłem grę na 100%, więc tutaj sobie bardziej do tego tematu luźniej podchodzę. O, i to jest miejsce, które atakowałem, jak byłem za Gajnikiem. No mówię, no przecież to wyglądało jak ewidentnie, no, przejście, jak w... się okazuje, to jest wyjście jednak. No ale myślałem, że tutaj będziemy w stanie się dostać, no ale jednak to... było zabezpieczone, że od tamtej strony, od zewnątrz, no nie dało się wejść. Tak samo jak nie da się tutaj przecież wejść, tylko musimy lecieć na górę. Dobra, tę drogę już znacie, za chwilę będziemy przy ognisku, a ja myślę, że po prostu możemy teraz olać tamten etap ze skoku i widzimy się przed Rydwanem Kata, a to będzie naprawdę ciężki boss. No i akurat myślę, że na nim, no, wypadałoby ustawić sobie tarczę. Na te cholerne szkielety, bo inaczej to będziemy sobie robić totalnie pod górkę, a to jest po prostu niepotrzebne. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zrobimy stary patent, żeby sobie tutaj uspokoić jeszcze to
niesforne towarzystwo, które mnie ściga. Czyli... Boże, to Dark Souls 2 i to skakanie. No spadli za mną, no ale nic z tego nie będę miał przecież, nawet już nie dostanę dusz, bo zginąłem! Jeszcze, kurde, raz. Uwielbiam to po prostu, naprawdę. Dark Souls 2 w 10 FPS-ach, to nawet skręt jest ciężki. Dobra, jesteśmy, trochę oberwałem, akurat niefortunnie skąbiły się ich ataki. Ale na luzie. Tutaj już akurat to, czy przeskoczę, czy nie, to nie ma żadnego związku z posiadanym HP-em. No, na samym końcu powinniśmy skakać. Delikatny krzyczany pył, więc fantastycznie. Aha, i nagle mi, kurde, całkiem sensownie wszyscy wracają. O, dobra, nie, co się tam dzieje? Dwóch chyba spadło. Ciężko ocenić, kiedy są aż tak daleko. Ej, ale wracają, słuchajcie, to jeszcze jest szansa, że któryś z nich stwierdzi, że zeskoczy sobie. No okej. Wyleczmy się może tak. Bo... Mam dość tej gry, naprawdę. Co się stało z tą kamerą? Czemu ona tak w bok poszła? Okej. Chciałem powiedzieć, że chcę sprawdzić błyskawice po prostu na tym etapie. I tu jest o tyle wredne, że jeżeli skoczycie na wprost, to wy przerolujecie z mostu. Jeżeli skoczycie trochę za bardzo w prawo, jak ja, to się zablokujecie na ścianie. Jeżeli skoczycie idealnie po skosie, po takim samym stopniu, jak twórcy sobie wymyśli, to uda wam się ten skok. Jezus, design świata DS2, nie? To jest taki dramat. Dobra, zeskoczymy sobie tam oczywiście na bok. Ponieważ... nie, żeby mi zależało jakoś na tym tysiaku, tam 1500 dusz około jest, bo za jednego tego żółwiowego, powiedzmy, wojownika dostaję, jak widzicie, 750, bo takiego jednego ubiłem i tyle mam dusz przy sobie, ale bardziej, żeby oni mi po prostu odpuścili, żebyśmy mieli spokój. Niech będzie też kukła człowieka, bo mamy dość mocno już zredukowany pasek zdrowia po tych moich przebojach, no i mam nadzieję, że teraz ciała nie dam, bo jest, kurde, no, totalna lipa. Nie ma co... Nie, ej, ja nie wytrzymam, nie? Oni to musieli chyba później, kurde, zmienić, no! Przecież ten skok był totalnie zrąbany tutaj! Nie wierzę, nie, w to, naprawdę. Piękne elementy platformowe, no po prostu cudowne. Ciężko jest, powiem wam, wycelować idealnie z tym skokiem, kiedy gra na takie wahania FPS-ów, nie, jak tutaj. I... No nie miałem takiego problemu tutaj, kurde, z tym na PC-cie, jak graliśmy. No totalnie sobie tego nie przypominam, żeby to było jakikolwiek problemem. Kiedykolwiek. Jestem w szoku. Nie zapamiętałem tego aż tak. No, po raz pierwszy mi pochodnia nie wyleciała z tego nieumarłego, którego tutaj po drodze mijamy. Także taka ciekawostka, taki news. W ogóle ten etap, który tutaj mamy, będzie totalnie już luźny w razie jakichś tam ewentualnych śmierci na rydwanie, a to jest możliwe. Ale będzie już całkowicie luźno, bo nie będę musiał tam skakać dopiero wtedy, kiedy już pokonam tego strażnika, który na naszej drodze stoi. Tego czerwonego fantoma, no bo niestety, czy też czarnego fantoma, nie wiem jak oni tu się nazywały. Może w ogóle one się fantomami nie nazywały. Dobra, ej, tego naprawdę nie powinienem był przeskoczyć. Serio, to jest dziwne, że się udało. Nie wiem, jak go zatrafiło również. Dziwne rzeczy. Dziwna gra to dziwne rzeczy. Zobaczmy. A ja się lubię droczyć z Dark Souls 2 akurat. O, za dużo. Niepotrzebne to było już. Teraz ten mnie zabije na hita. Okej, okay, upewnijmy się, że... Jezu, goni mnie. Nie mam pojęcia dlaczego w ogóle z takiego dystansu on się zagrował. Przecież on już powinien o mnie... zapomnieć całkowicie. No dobra. Jak widać, stara miłość nie rdzewieje i nie chcą o mnie zapominać. Jezu, to jest aż dwóch. Aha, i ten teraz co? Nie odważy się, żeby podejść? To nieźle. No widzicie? Na początku, kiedy oni atakują, to jestem bez problemu w stanie
przerwać te ich ataki. To nie jest żadnym kłopotem. Stamtąd byśmy nie doskoczyli. Dobra, wiesz co? Pierdzielę ten skok na razie. Bo mamy w końcu dogodne warunki do tego, żeby sobie zawalczyć z tym kolesiem jeszcze tutaj. Oczywiście to wcale nie jest łatwa walka, bo on będzie się dość dobrze posługiwał tarczą niestety. Teoretycznie można by było rzucić za niego tę błyskawicę i jest szansa, że on by się obrócił. Bo wiecie, no hałas by go tam striggerował. Ale... zostawmy to w spokoju. Dobra, jego blok nic mu nie daje, totalnie. Co jest? Przecież on tutaj bez problemu powinien podejść. Co, on niby taki mały zasięg ma? Niemożliwe. O, tarcza coś mu daje. Na szczęście o tym wcześniej nie pomyślałem. O kurde, dobra. Słuchajcie, mamy to załatwione. Wezmę teraz tarczę, która ma 100% ochrony od fizycznych. Leciutko muszę ekwipunek sobie zmodyfikować. Lekko się odciążę. No może nawet bez przesady. Ja wiem, trochę więcej doświadczenia, tam dużo by z tego było, ale... pierdziele to. To też źle nie wygląda, a będą przynajmniej dodatkowe punkty obrony. No i co? Wchodzimy! Żeby tylko tutaj, słuchajcie, przypału nie było teraz na rydwanie kata, nie? Naprawdę! Zobaczmy cutscenkę. W najstarszej formie. Lubię ten efekt, tak jak się wchodzi do Dark Souls 2 na bossa. Ma taki czerwony obraz jakby. Taka nakładka, Jezus Maria. Czy to ma 5 FPS-ów? Okej. Okay. Nadal wygląda to groźnie. Coś było takiego, nie? Jakiś klimat, kurde, w tym Dark Souls 2. Dobra, doczytało się. Okej. To dobijmy sobie już tak na zawsze. Zaczekam, choć w sumie tam można byłoby przebiec kawałeczek, ale dobra. Zagramy dość bezpiecznie. Strasznie małe obrażenie zadaje im w ogóle, nie? Ten rydwan. Czy ja nie pominam jednego z nich? Ej, nie mam pojęcia. Chyba nie. Pierdziele, nie wiem czemu się nie zorientował, że ja tu jestem, nie? Ten jeszcze żyje. Dobrze powiedziane, jeszcze. Dobra, nie będę sobie już ustawiał tutaj niczego innego, w sensie tego leczenia. Dobra, niech on przyjedzie. I polecimy. Co jest, kurde? Nie mówcie mi. Dobra, na szczęście przeżyjesz. Chciałem powiedzieć, nie mówcie, że mnie zabije, nie? To byłby absurd w tym momencie. Dwie ręce bierz. Co to było? Jezu, jaka smuga w ogóle poszła przez pół ekranu z jego oczu. Niezły obrót.
Dobra, mamy atak dystansowy, cholera wie czemu on to odpalił, jak jestem przy nim, ale mamy to, moi drodzy, Rydwan pada za pierwszym razem. No nie jest to, tak jak mówię, jakaś hiper wymagająca walka, znacznie gorsze jest dojście do tego bossa i to jest akurat bardzo częsta przypadłość tak naprawdę bossów w Dark Souls 2, że droga do nich jest pokomplikowana, pełna pułapek, jakichś naprawdę nieprzyjemnych zagrań, a samo walczenie z bossem jest już całkiem przyjemne, wręcz łatwe w większości przypadków. No nie wiem, no taki mega trudny boss z Dark Souls 2, jakbyście mieli wskazać, słuchajcie. Dajcie też w komentarzach. No moim zdaniem na przykład Rycerz Oparów, ale przez to jak z nim walczyłem na wyzwaniu, gdzie przechodziłem grę na pierwszym levelu i jeszcze z dodatkowymi trudnieniami, czyli grałem bez pierścieni, bez tarczy, bez przedmiotów jednorazowych za wyjątkiem Estusa, bez broni dystansowej, no to to już akurat był, słuchajcie, boss, który był na tyle wymagający, że wymasterowałem go sobie, mam wrażenie, i tam naprawdę ta pamięć mięśniowa, myślę, że do tej pory we mnie siedzi, jest aktualna i ciężko by było, żebym się wykładał jakoś hurtowo na tym bossie, ale Seral, on jest bardzo ciekawą walką, również wymagającą już mocnej wprawy, ale zauważcie, że to są bossowie, których nie uświadczymy w tej serii. No w tej serii, no to Grzesznica oczywiście jest takim top 1 i wydaje mi się, że nie będzie mocniejszego bossa niż Grzesznica. Tak naprawdę. Tutaj. Bardzo chcę się mylić. Bardzo chcę się, żeby się okazało, że nie, no na tej wersji był jeszcze jakiś mega zabijaka, jakiś potężny boss, ale wydaje mi się, że Grzesznica serio będzie najtrudniejszym bossem, z jakim się mierzyliśmy, i przypominam wam, że jeszcze zawalczymy sobie z nią na Nowej Grze Plus, gdzie będzie jeszcze trudniej i będzie jeszcze więcej tam się działo. O co chodzi? Zabiłem bossa. Czemu oni mu głos zmienili w ogóle, nie? Tego tak nie rozumiem. On w becie miał tak epicki głos. Dobra. On nam niczego nowego nie powie. Mamy, słuchajcie, ognicho. I z tego ogniska naturalnie będziemy mogli spróbować zeskoczyć sobie z tego mostku. Niech będzie też podróż do Majuli, podlevelujemy, ulepszymy sobie butelki, no bo hej, czemu by nie, skoro jest taka opcja, bo mam już delikatnie kościany pył kolejny, więc jeszcze więcej będą mnie te butelki leczyły. Niestety nadal mam ich tylko 6. Rzmi żołnierze Volgen słyną z bojaźliwości, ale nie dziwi więc nikogo, że zajęto grupę. Okej. Okay. No. Za późno zacząłem to czytać. Czyli to Volgen jest faktycznie dość częstym. Często wspominałem tutaj w Dark Souls 2. Niech będzie ten wigor, jeden punkcior, niech będzie trochę tej witalności, bo jej naprawdę mocno brakuje, podobnie jak staminy mojej. I również możemy jeszcze skorzystać z duszyczek, które mamy tutaj w ekwipunku. Jezu, ale dziwi mnie, że gram na padzie od PS4, tutaj w to archaiczne Dark Souls 2 na PS3. Piękne to jest, bo to po prostu jest przyjemne do grania w tym momencie. Pomijając oczywiście całkowicie aspekty techniczne, no bo wiadomo jak to było, chociaż niektóre gry na PS3, słuchajcie, działają w 60 klatkach, chyba o tym ostatnio opowiadałem, czyli Call of Duty na przykład, ale i właśnie to Dante's Inferno, które będziemy nagrywać, również chodzi w 60 FPS-ach i podobno naprawdę płynnie to chodzi, nie ma dropów jakichś, więc to jest super, dało się, nie? Tak zoptymalizować grę, jak widać, na tej konsoli. No to był, PS3 to był faktycznie taki prawdziwy next gen, nie? Wówczas. Dobra. Duszę bossów będę chomikowo standardowo, później pewnie tak wpierdzielę. Nie będę potrzebował niczego więcej. Wzmocnienie broni. Niemożliwe. Dziękuję. Klejnoty jakieś by się przydały, ale może bez przesadyzmu też, jakiegoś takiego. Cyk. A powiedzmy, że... A dobra. Będzie przesadyzm. Kupmy do oporu. Za 7000. I moi drodzy, myślę, że od czyszczenia umarłych będziemy kontynuować sobie już w kolejnym odcinku, dlatego że po prostu ogarniemy ten skok z mostu. Jakkolwiek źle to nie brzmi, no to chodzi mi o zebranie skarbu oczywiście. A następnie przejdziemy sobie już do Lordów Szkieletów, no i opuścimy zagajnik myśliwych.
standardowo, 1-2 odcinki w lokacji, zmieniamy lokację na coś innego. No, nie ma sposobu, żeby się nudzić Dark Souls 2, na pewno to też konstrukcja tego świata na pewno daje nam to, że co chwilę jesteśmy w zupełnie innym miejscu. To jest totalnie niesamowite, nie? Pod tym kątem, że naprawdę to jest bardzo zróżnicowane. I myślę, że słuchajcie, na tym sobie na spokojnie ten materiał zakończymy, także jeżeli macie jakieś uwagi, pomysły, komentarze... Ej, teraz jest tutaj znacznie płynniej, zobaczcie w ogóle. No, bez przeciwników, to tu jest kurde... Zobacz, jaka ta gra potrafi być nieprawdopodobnie płynna, to jak z peceta prawie wygląda. Jeżeli chodzi o płynność, nie? No wiadomo, jak patrzymy pod siebie, bo tak to już jest dużo gorzej, no. Ale tak się grało i nie ma co narzekać. Chociaż no, jak zmieniamy te gry z PS5 na PS3, to jest trochę bolesne, nie ukrywam. Moi drodzy, bardzo dziękuję raz jeszcze. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubujcie. Sprawdzajcie też ręcznie sobie oczywiście materiały, czy się pojawiają jakieś nowe filmy, no bo no, oczywiście YouTube o wszystkim was nie będzie informował. To jest smutna prawda, że można subskrybować, ale niestety o wszystkim się i tak nie dowiecie z powiadomień. Chociaż oczywiście bardzo gorąco polecam zobaczyć sobie to w taki sposób, że możecie zaznaczyć powiadomienia o wszystkich filmach. To też jest jak najbardziej opcja. No, przynajmniej nie zginąłem, no ale niestety nie udało mi się tutaj wskoczyć, więc musimy iść do tej jaskini poniżej. No ale przez to, że teraz zmieniliśmy pada, to nie będzie wymówek, że zginąłem przez to, że stary pad i nieprecyzyjne jest sterowanie. Chociaż sterowanie Dark Souls 2 to jest totalnie odrębny temat, no ale jak najbardziej tutaj na tym padzie będzie to wszystko precyzyjniejsze, chociaż FPS-y też nie pomagają. Ale nie narzekam już, kurde, dzisiaj dużo narzekałem, przepraszam was. Postaram się tego trochę mniej robić, bo narzekanie, inaczej, no krytykowanie też jest potrzebne, ale no nie, ale nie ciągle o tym samym. Także tak się, kurde, sfrustrowałem dzisiaj tym skokiem, no totalnie dziwne. Wydaje mi się, że tam też jeszcze trochę inaczej można było to ogarnąć. Nieważne, słuchajcie, bardzo dziękuję, już nie przedłużam i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć! Do zobaczenia pojutrze w Dark Souls 2. No i oczywiście dzisiaj w innych rzeczach na kanale lub we wczorajszych rzeczach na kanale, bo nie wiem, ile dzisiaj filmów wleci. No i jutro oczywiście też w innej rzeczy na kanale. Trzymajcie się, pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.